jeśli wybierzecie się kiedyś w kierunku Drezna bądź reklamowanego wszędzie mostu Bastei, będziecie przejeżdżali przez miejscowość Heidenau, gdzie również znajduje się bardzo ciekawe miejsce, jakim jest ogród barokowy Grossedlitz. Ogród powstał w 1732 roku i tak naprawdę do dnia dzisiejszego niewiele się w nim zmieniło. Przekraczając bramy tego ogrodu, po prostu trafiacie do innego świata. Świata ciszy, spokoju, zacienionych i tajemniczych alejek. Świata fontan oraz rzeźb wykonanych z piaskowca. Przechadzając się tymi tajemniczymi alejkami, trafiamy co chwilę właśnie na wspomniane wcześniej rzeźby. Trafiamy na schowane gdzieś tam pomiędzy drzewami fontanny. Możemy podziwiać niestety niedokończoną kaskadę leśną, tą, którą tam będziecie widzieli na filmie. Gdyby się udało ją uruchomić, byłoby to naprawdę mega miejsce do patrzenia, jak woda spływa po prostu przez tą główną kaskadę. Gdy przypadkiem złapie was deszcz, możecie schować się w oranżerii, w której w zimę przechowywane są rośliny, między innymi te drzewka pomarańczowe, które widzicie na filmie. Możecie zapytać, dlaczego tutaj znajdujemy tyle tych drzewek pomarańczowych. A to dlatego, że w tamtym czasie owoce cytrusowe uznawano za złote jabłka, które Eurysteusz kazał wykraść Heraklesowi z ogrodu Hesperyd. W ten sposób kolekcje roślin umożliwiały popularne w baroku utożsamianie ich posiadaczy z cnotami tego mitologicznego herosa. Gdy już jesteśmy przy rzeźbach, stanowią one nieodłączną część barokowej sztuki ogrodowej. Ich rozstawienie zależało zazwyczaj od konkretnej ikonografii. Tutaj, w Grossedlitz, zastosowano jednak inny porządek. Tu rzeźby podzielone zostały na grupy tematyczne. Ich zadaniem jest ozdoba ogrodu i eksponowanie wybranych miejsc. Możecie nie wierzyć, ale na terenie tego ogrodu znajdziemy ponad 60 figur, z czego 24 to oryginały. Miejsce to wydaje się idealne na odskocznię od całkowitego chaosu, w którym żyjemy, jak również stanowi doskonałe miejsce do tego, żeby usiąść, zrelaksować się, poczytać książkę, posłuchać śpiewu ptaków i szumu wszechobecnych fontan. Ale żeby nie było za miło, słuchajcie, samochód możecie zostawić przed ogrodem, parking 3 euro, wejście 5 euro, czy dużo, czy mało, zależy od was, ale wydaje mi się, że warto, bo ogród jest naprawdę w doskonałym stanie i jest warty zobaczenia. Cześć!